Witajcie w pierwszym odcinku z serii Ski Jumping Q&A w sezonie 2020-2021. Jest to już w sumie 47 odcinek z tej serii. W dzisiejszym materiale wykorzystane zostaną pytania, które zadawaliście jeszcze w trakcie poprzedniego Pucharu Świata. Podczas zbliżającej się zimy materiały z tej serii będą się ukazywały w pierwszym możliwym terminie każdego miesiąca. A teraz już nie przeciągając, zapraszam do oglądania. Pierwsze pytanie na ten sezon zostało zadane przez Dawida Kwaska. W którym sezonie było najwięcej różnych zwycięzców zawodów Pucharu Świata? Rekord ten został pobity już w pierwszym sezonie Pucharu Świata w historii, w latach 1979-80. Pojedyncze zawody wygrywało wtedy aż 16 różnych skoczków z 7 reprezentacji. Drugie pytanie zadał Harald Haraldsson. Czy był sezon bez konkursu Pucharu Świata w Polsce? Takich sezonów było nawet całkiem sporo. Zakopane gościło w pierwszej edycji Pucharu Świata w roku 1980, jednak później wypadło z kalendarza aż na 10 lat. Rozegrano tam zawody w roku 1990, po czym nastąpiła kolejna długa przerwa. Od sezonu 95-96 Zakopane organizuje konkursy regularnie z dwoma wyjątkami, m.in. w czasie, kiedy skocznia przechodziła modernizację, czyli w 1997 oraz 2001 roku. Od tamtej pory rok rocznie w Polsce odbywają się zawody Pucharu Świata. Tak więc na 42 Puchary Świata 16 razy w trakcie sezonu nie odbyły się żadne zawody w Polsce. Kostek20 zadał następne pytanie. Czy to prawda, że skocznie w Harachowie obecnie są odbudowywane i reaktywowano już K40 i K70? Tak, to prawda, że reaktywowano skocznie K40 i K70, dzięki czemu młodzi skoczkowie znowu mogą tam trenować. Jednak skocznia normalna, duża i mamucia wciąż pozostają nieczynne. Jeśli chodzi o skocznię mamucią, powstały plany jej przebudowy, która zakłada m.in. przesunięcie punktu HS na 250 metr, dzięki czemu stałaby się największą skocznią świata. Jak na razie są to jednak tylko wstępne plany, dlatego nie powinniśmy nastawiać się na szybkie ich zrealizowanie. Warto jednak śledzić sytuację, ponieważ sam pomysł jest z pewnością bardzo ciekawy. Kolejne pytanie zadał Antonio. Ilu było skoczków, którzy całkowicie zdominowali cały sezon? Chodzi mi o skoczków, którzy wygrywając cały sezon w Pucharze Świata, wygrało ponad 50% konkursów w konkretnym sezonie. To bardzo ciekawe pytanie, ponieważ tej niezwykłej sztuki dokonało zaledwie dwóch skoczków w historii. Jako pierwszy dokonał tego Adam Małysz, który w sezonie 2000-2001 wygrał 52,4% konkursów. Wiele lat później, w sezonie 2015-16, wyczyn ten powtórzył Peter Preutz, wygrywając 51,7% konkursów. Warto też zaznaczyć, że równe 50% konkursów w sezonie 1987-88 wygrał Matti Nykänen. Dragon Radi 125 zadał pytanie, co się dzieje ze skoczniami w Pradze Lato? Niestety skocznie olimpijskie w Pradze Lato najprawdopodobniej w niedługim czasie zostaną zdemontowane. Ostatnie zawody w tym miejscu odbyły się w 2009 roku w ramach letniego Grand Prix, a już od kilku lat skocznia ta w ogóle nie jest używana. Mimo wszystko utrzymanie jej w przyzwoitym stanie generuje spore koszty, które nie mają się jak zwrócić. Władze miasta mają więc w planach rozbiórkę tych obiektów i zrobienie w ich miejsce stoku narciarskiego. Pozostawione mają być jedynie trzy mniejsze skocznie dla młodzieży, które wchodzą w skład tego kompleksu. Następne pytanie zadał Francis. Gdybyś układał sezon skoków narciarskich, to jakie obecne skocznie byś z niego wyrzucił, a które z dawnych sezonów byś przywrócił? Kolejne bardzo ciekawe pytanie. Ciężko powiedzieć, które skocznie najchętniej wyrzuciłbym z kalendarza, bo tak naprawdę lubię oglądać zawody bez względu na skocznie, jednak myślę, że najprędzej wymieniłbym na coś innego obiekty w Niżnym Tagile lub w Rasznowie. Bardzo chętnie zobaczyłbym w kalendarzu skocznie w Kuopio, olimpijskie obiekty z ostatnich lat, czyli skocznie w Pjongczangu, Soczi lub Vancouver, a nawet skocznie w Aumatach. W razie zrealizowania remontu chciałbym oczywiście znowu zobaczyć loty w Harachowie. Spośród skoczni, które nie gościły jeszcze w Pucharze Świata, chciałbym również zobaczyć zawody w Szczuczyńsku. Uważam, że jest to obecnie jedna z najładniejszych skoczni na całym świecie. Dwa kolejne pytania zadał The Skate Slay. Pierwsze z nich, czemu w jednym z sezonów Kamil musiał mieć zasłonięte logo od sponsora?
Sytuacja ta miała miejsce pod koniec sezonu 2011-12, kiedy sponsorem Kamila Stocha była jeszcze firma 4F. Wynikało to z przepisów marketingowych Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, które zabraniają umieszczania znaku producenta sportowej odzieży miękkiej na twardych elementach, takich jak kask czy narty. Osobiście nie rozumiem sensu tego przepisu, jak również tego, że wcześniej przez niemal dwa sezony nikt nie przyczepił się do faktu, że Stoch ma na kasku logo firmy 4F. Co ciekawe, od kolejnego sezonu 2012-13 logo tej firmy powróciło na kask Kamila Stocha, więc FIS najwyraźniej zmienił zdanie w tej kwestii. Cała ta sytuacja była mocno kontrowersyjna i skrytykowana przez osoby ze środowiska skoków. No i drugie pytanie, kiedy i w jaki sposób zakończył karierę fiński skoczek Tami Kiuru? Podczas kwalifikacji do konkursu w Lahti w marcu 2009 roku, których nie zdołał przebrnąć. Jeszcze tego samego miesiąca ogłosił zakończenie sportowej kariery w wieku niespełna 33 lat. Katarzyna Kozikowska zadała pytanie, jaka była najkrótsza przerwa pomiędzy letnim Grand Prix a Pucharem Świata? Najkrótsza przerwa między tymi dwoma cyklami miała miejsce w sezonie 2017-18, kiedy po raz pierwszy w historii inaugurację Pucharu Świata przeprowadziła Wisła. Letnie Grand Prix 2017 zakończyło się 3 października w Klingenthal, natomiast Puchar Świata rozpoczął się 18 listopada. Od jednego do drugiego wydarzenia minęło więc wtedy zaledwie 46 dni. Rok później była szansa na poprawienie tego wyniku do 44 dni. Jednak finałowe zawody letniego Grand Prix w Klingenthal zostały odwołane. No i ostatnie pytanie na dziś zadał Rafael Lasek. Jakie skocznie przejdą modernizację? Rozumiem, że chodzi o to, jakie skocznie przejdą modernizację w najbliższym czasie. Obecnie kończy się gruntowna modernizacja skoczni w amerykańskim Iron Mountain, gdzie w najbliższych latach powinien ponownie zagościć Puchar Świata. Skocznia we włoskim Predazzo również będzie przechodziła całkowitą przebudowę ze względu na potrzebę przygotowania jej do Igrzysk Olimpijskich w 2026 roku. Wstępne plany gruntownego remontu dotyczą też m.in. skoczni Mamuciej w Harachowie czy Ironwood, o których słyszymy już od wielu lat, jednak miejmy nadzieję, że w końcu coś w tej sprawie ruszy do przodu. Jest oczywiście wiele innych skoczni, które wymagają mniejszych lub większych poprawek i remontów, jednak z najpopularniejszych i powszechnie znanych to chyba byłoby na tyle. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Zapraszam do zadawania w komentarzach pytań do kolejnych filmów z serii Ski Jumping Q&A, której odcinki, tak jak już wspomniałem, będą publikowane na początku każdego miesiąca. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.